Witajcie drodzy kochani. Chciałbym dzisiaj wspomnieć o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego, które idzie, promieniuje, można powiedzieć, od telefonu komórkowego, od komputera, od wszelkiego rodzaju rzeczy elektronicznych, anten, również satelitarnych, anten do telefonii komórkowej, które znajdują się w pobliżu naszych domostw, naszych osiedli. Drodzy kochani, ja chciałbym Wam zaproponować Aronit, który jest to Aronit na osobisty, ale również posiadamy Aronit, który zabezpiecza cały dom przed tym właśnie promieniowaniem, które pochodzi od anten, pochodzi od telefonów komórkowych. Wielokrotnie osoby noszą telefon komórkowy na pasku przy sobie. Ten telefon oddziaływuje na nasze hormony, wyniszcza nasze hormony tym promieniowaniem właśnie. Dlatego właśnie trzeba się zabezpieczać przed tym promieniowaniem od telefonów komórkowych, bo to jest najbardziej popularne promieniowanie, które się znajduje. Wiele młodych ludzi posiada telefon komórkowy w tornistrze, na pasku, w kieszeni. Wielokrotnie osoby kładą go na plaży, na brzuchu, no w takie miejsca intymne również, niedaleko. Także to po prostu, to promieniowanie, drodzy kochani, po prostu nam szkodzi i musimy jakoś temu sobie zapobiec. Dlatego właśnie polecam ten Aronit mineralny, bardzo zdrowy Aronit Personal do noszenia przy sobie, by móc się trwale zabezpieczyć i osobom, które pracują przy komputerze wielokrotnie po 8 godzin, po 10 godzin w jakimś biurze, również mogą się trwale zabezpieczyć, używając Aronit Home Office. I ten Aronit, drodzy kochani, będzie Was chronił, będzie powodował uspokojenie Waszych nerwów, uspokojenie generalnie Waszego ciała, Waszego umysłu. To właśnie Aronit działa w ten sposób. Możecie poczytać również na naszej stronie internetowej, wejść na nasz sklep internetowy, gdzie będzie zamieszczony link pod YouTube'em. Także szkodliwość tego promieniowania, drodzy kochani, jest bardzo duża. Wywołuje raka mózgu, jeżeli osoba rozmawia długi okres z telefonem przy swojej głowie, przy swoim mózgu. Po prostu nagrzewa się Wasza głowa, nagrzewa się Wasz mózg powyżej pewnej temperatury normalnej. Dlatego ja jeszcze raz Was uprzedzam, drodzy kochani, że to promieniowanie naprawdę szkodzi. Te anteny 5G i te anteny od telefonii komórkowej, one po prostu oddziaływują szkodliwie na rośliny, na drzewa, na ludzi. Był program kręcony, że drzewo od strony anteny, która bardzo mocno promieniowała, no po prostu było jakby suche, było zniszczone, nie miało liści, po prostu odchylało się w drugą stronę od tej anteny. Zaznaczam, że drzewo musi na co dzień znieść to promieniowanie, te dawki promieniowań, które znajdują się w pobliżu właśnie takiej anteny. I było pokazane bardzo jasno, że drzewo od strony właśnie anteny, gałęzi były suche, nie miały liści. To właśnie tak wyglądało to drzewo i ja po prostu byłem no jakby zaskoczony taką sytuacją, że również drzewa reagują na to promieniowanie elektromagnetyczne. Zaznaczam, że w miejscu, gdzie są duże sady, gdzie są duże drzewa, to promieniowanie elektromagnetyczne nie dochodzi tak bardzo, ponieważ drzewa również wytłumiają, chronią nas przed tym promieniowaniem. Ale jeszcze podam Wam taki prosty system, czyli naklejenie aluminium na ścianę od strony anteny czy nadajnika telefonicznego. Naklejenie tego aluminium w pewnym sensie nas będzie chronić. Nie tak bardzo jak na przykład zastosowania siatki Hartmana, ale również będzie po prostu nas chronić przed tym promieniowaniem, które będzie szło od anteny, która nadaje pewne częstotliwości, czy to 5G, czy jakiekolwiek inne. Także to by było na tyle. Ja jeszcze raz Was zapraszam do zakupu Aronitu na linku pod YouTube'em. Od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.